Cześć, witajcie w serialowym rozkładzie jazdy na miesiąc kwiecień. To jest pierwsza część, ponieważ w kwietniu będzie tyle ciekawych powrotów i premier, że zdecydowaliśmy się zrobić dwa odcinki. Ten dzisiejszy to jest okres między 1 a 16 kwietnia, a drugi to od 16 kwietnia wzwyż. Z góry uprzedzam, że wszelkie uwagi typu nie wspomnieliście nic na temat American Gods będą ignorowane, ponieważ American Gods to jest akurat druga połowa kwietnia. A teraz przejdźmy już do tych 10 najciekawszych premier pierwszej połowy kwietnia. iZombie sezon 3, premiera 4 kwietnia CW. Kompletnie nie wiem, kiedy to się stało, bo mam wrażenie, jakby iZombie wystartowało dopiero wczoraj, ale już wraca z trzecią serią. I co ciekawe, wcale nie wyczerpała mu się formuła, a serial z sezonu na sezon nabiera kształtów. W nowej serii spodziewajcie się znacznie bardziej skomplikowanej historii niż w poprzednich, zabraknie też jednego przeciwnika. Akcja skoncentruje się za to na prywatnej firmie współpracującej z amerykańskim wojskiem o nazwie Fillmore Graves Enterprises. Ten wątek kontynuowany będzie również w sezonie czwartym. Prison Break – powrót, sezon 5, premiera 4 kwietnia Fox. Zabili go i uciekł, a właściwie umarł i wrócił po latach. Wiem, że wielu i wiele z Was zaczynało swoją przygodę z serialem właśnie od Prison Break'a, w związku z czym macie duży sentyment do tego tytułu i pewnie ucieszyliście się na wieść, że Fox wyprodukuje limitowany 5. sezon Prison Break'a z całą oryginalną obsadą serialu. Przedpremierowe recenzje co prawda nie napawają optymizmem, ale najwięksi fani tytułu z pewnością nie mogą się już doczekać wielkiego zmartwychwstania Michaela Scofielda. The Get Down, druga połowa pierwszego sezonu, premiera 7 kwietnia, Netflix. The Get Down było pierwszym przypadkiem w historii Netflixa, kiedy zamiast całego sezonu wpuszczono tylko połowę. Pierwszym i trzeba przyznać dosyć irytującym. Fani sagi o narodzinach hip-hopu w pierwszym rzucie obejrzeli tylko 6 odcinków i od sierpnia 2016 roku musieli uzbroić się w cierpliwość. Aż do teraz. Kolorowy i perfekcyjnie zrealizowany musical twórcy Moulin Rouge, Baza Luhrmanna, wraca z drugą połową sezonu już 7 kwietnia. The Sun – nowość, premiera 8 kwietnia, AMC. Dawno, dawno temu, zanim Pierce Brosnan został Jamesem Bondem, grywał w serialach telewizyjnych. Od lat jednak pojawiał się już wyłącznie w filmach. 10-odcinkowy wyprodukowany przez AMC The Sun to adaptacja bestsellerowej sagi autorstwa Philipa Mayera, opowiadającej o trzech pokoleniach teksańskiej rodziny McCullersów. Ich losy splatają się z historią powstania i mitem założycielskim Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Może być mocna rzecz. Better Call Saul, sezon 3, premiera 10 kwietnia, AMC, Netflix. Better Call Saul może i wciąż pozostaje w cieniu Breaking Bad, ale z sezonu na sezon robi się coraz lepszy. Niepozorna psychologiczna drama o prawniku Jimmy McGillu była jednym z najlepiej napisanych i zagranych seriali 2016 roku. W nowych odcinkach ma zrobić się jeszcze bardziej mrocznie i dużo bardziej sensacyjnie, a do gry wkroczą kolejni bohaterowie, których znamy z Breaking Bad. Przygotujcie się przede wszystkim na powrót Gusa Fringa, potężnego narkobosa, który prawdopodobnie zostanie klientem Sola. Outcast sezon 2, premiera 10 kwietnia, Fox. Nieco ponad rok temu w amerykańskiej telewizji zapanowała krótkotrwała moda na demony. Serialowa wersja Egzorcysty czy Damien, sequel filmowego Omenu, okazały się być jednak niewypałami. Obronił się jedynie Outcast, mroczny horror od twórcy The Walking Dead Davida Kirkmana, który właśnie powraca z drugim 10-odcinkowym sezonem. Znów powrócimy do miasteczka Rome, w którym wśród mieszkańców zacznie narastać paniczny lęk przed opętaniem. Serial wystartuje niemal równolegle w 125 krajach, w tym w Polsce w stacji Fox. Doctor Who, sezon 10, premiera 15 kwietnia, BBC One. Nareszcie czas oczekiwania dobiega końca. Doktor Powowość, miniserial, premiera 16 kwietnia, Showtime, a w Polsce HBO Go od 14 kwietnia. Jeśli tęsknicie za Idrisem Elbą, to zapewne ucieszy Was wiadomość, że znowu będzie można go zobaczyć w serialu. A dokładniej w miniserialu od stacji Showtime zatytułowanym Guerrilla. To 6-odcinkowa limitowana produkcja osadzona w latach 70. w Wielkiej Brytanii. Para aktywistów angażuje się w uwolnienie więźnia politycznego i tworzy komórkę tajnej, radykalizującej organizacji. Dobra wiadomość jest taka, że serial pojawi się w Polsce już 14 kwietnia, czyli przed amerykańską premierą. The Leftovers, sezon 3 i ostatni, premiera 16 kwietnia, HBO.
Nie wiem, czy kojarzę drugi taki serial, który z sezonu na sezon robiłby się coraz lepszy. Trzecia, finałowa już seria apokaliptyczno-filozoficznego The Leftovers wraca po 2-letniej przerwie i naprawdę daje radę. Akcja rozgrywa się w okolicach 7. rocznicy zniknięcia 2% ludzkości. I jak co roku ludzie przekonani są o nadchodzącym końcu świata. Tym razem jednak są tego pewni, bo 7 to boska liczba. Jest to też liczba odcinków, które już przedpremierowo widzieliśmy z 8, jakie liczy trzeci sezon. I z czystym sumieniem polecam, bo świetnie się ogląda. Ja też. VIP sezon 6, premiera 16 kwietnia HBO. Jeśli regularnie oglądacie VIP, to wiecie już na pewno, że świat amerykańskiej polityki jest nudny i bezlitosny. W nowym sezonie szczególnie bezlitosny dla Seliny Meyer, której kariera w Białym Domu właśnie dobiegła końca. Jak wiadomo, najboleśniej spada się z wysokiego konia, ale Selina nieraz udowadniała, że jest impregnowana na porażkę. Jedno jest pewne, z polityki nie odejdzie, znajdzie się za to w wielu nowych, straszno-śmiesznych sytuacjach. Poza tym w pierwszej połowie kwietnia zobaczymy. Dimension 404, nowość, premiera 4 kwietnia. Wentworth, sezon 5, premiera 4 kwietnia. Henry the Ninth, nowość, premiera 5 kwietnia. Archer, sezon 8, premiera 5 kwietnia. Brockmire, nowość, premiera 5 kwietnia. Idiot City, sezon 2, premiera 6 kwietnia. Mystery Science Theater 3000, powrót, sezon 11, premiera 14 kwietnia. Tyle jeśli chodzi o pierwszą połowę kwietnia i premiery. Jeżeli o jakichkolwiek zapomnieliśmy w tym okresie, to piszcie nam koniecznie w komentarzach. Wiecie jak to jest, no my tego szukamy w internecie i nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko znaleźć, jesteśmy tylko ludźmi, więc możemy się pomylić. Tylko błagam, nie dopisujcie nam premier z drugiej połowy kwietnia, bo będzie odcinek, naprawdę, powtarzam. Mówię to na wszelki wypadek, bo zdarzają się takie przypadki. Oczywiście pełną listę wszystkich premier znajdziecie w opisie tego wideo, tam szukajcie, a poza tym piszcie nam w komentarzach też, na jakie seriale najbardziej czekacie. No i wiecie, poza tym to łapki w górę, dawajcie nam suby, wpadajcie na Face'a, wpadajcie na Instagrama, możecie też zajrzeć na naszego Patronite'a i zostać naszymi patronami. Dzięki.